Transfer zawodnika Lecha Poznań do klubu Premier League budził spore emocje nie tylko ze względów sportowych. Okazało się, że zmiany w strukturze Warty Poznań spowodowały spore skomplikowanie procedur. Jakub Moder przechodząc do Lecha Poznań, Warta zagwarantowała sobie 5% wpływów od jego przyszłego transferu, nie zakładając pewnie w tamtym okresie, że z tego będą jakieś wielkie pieniądze, no bo nawet gdyby Moder odszedł z Lecha za jakąś tam stawkę taką, która nie rzuca na kolana, no to też w nie by byłyby to wielkie pieniądze, no ale ale się okazało, że model odszedł za 10 milionów euro, a 5% z 10 milionów euro to jest 2 miliony złotych ponad przy obecnym kursie euro, więc gra była o dużą stawkę, można powiedzieć wszystko przez to, że obecnie piłkarstwem zajmuje się Warta Poznań SA, a pozostałymi sekcjami KS Warta. Spór pojawił się, gdy trzeba było zdecydować, której z tych instytucji należą się pieniądze. W pierwszej instancji sąd przyznał je KS-owi. Wyroku, który zapadł w pierwszej instancji, sąd dał wiarę tłumaczeniom między innymi Marka Ubika, yy, który twierdził, że gdy yy, Niegdyś Jakub Pyżalski z Izabelą Kąską pyżalską zarządzający wtedy klubem, wyodrębniali tę spółkę, to chcieli przejąć tak naprawdę tylko seniorski zespół, a grupy młodzieżowe w ogóle nie wchodziły w rachubę. Jest to z gruntu nielogiczne, dlatego że gdyby Warta wtedy stała się spółką tylko prowadzącą zespół seniorski, to nie mogłaby wystawiać drużyny na szczeblu centralnym do rozgrywek, dlatego że wymóg licencyjny jest taki, że trzeba mieć zespoły młodzieżowe. Nie będzie to jednak koniec sprawy. Już teraz wiadomo, że Warta SA złoży apelację od tego wyroku. Roku ma być ona już praktycznie gotowa. Z tego co się y, dowiedziałem, to tych y, zarzutów do y, podważających jakby, no może podważających to nie jest właściwe słowo, ale które kwestionują wyrok pierwszej instancji jest kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt. To są właśnie zarzuty między innymi tego rodzaju, że, no, że po prostu tego typu tłumaczenie się w kompletnie nie obroni w konfrontacji z przepisami licencyjnymi. Na zakończenie sprawy czeka również Lech Poznań, który, jak się okazuje, nie przekazał do depozytu całości kwoty za transfer. Lech Poznań twierdzi, że wpłacił do depozytu całe te. 2 miliony złotych ponad, a to jest nieprawda, bo wpłacił do, do depozytu PZP-owskiego tylko pierwszą ratę w wysokości około 700 tysięcy złotych. Druga rata dopiero stała się wymagalna, ale jej nie wpłacił, a trzecia rata stanie się wymagalna w październiku. Więc to też nie jest tak do końca prawda, że. Hmm że te pieniądze już wyszły w całości zlecha, bo nie wyszły, wyszła tylko jedna trzecia tych pieniędzy. Prawdopodobnie sprawa będzie się ciągnęła jeszcze przez kilka miesięcy, zarówno dla KS Warta jak i Warta SA. Kwota, która jest w grze, może znacząco podreperować budżet, dlatego też możemy się spodziewać zaciętej sądowej batalii.